z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy, proszę. Drodzy i szanowni uczestnicy tej upalnej, niezwykłej, jubileuszowej uroczystości. Dzisiaj, gdy spotykamy się, by świętować, żeby dopełnić to świętowanie, bo przecież słyszałem, że trwa już ono tutaj od ponad tygodnia i przybiera różne postaci, ale dzisiaj chcemy to wszystko dopełnić i chcemy prosić, żeby Pan przyjął ten czas tego jubileuszu, przyjął także ten czas, w którym cieszycie się tym pięknym Kościołem, czyli czas już 670 lat. I dzisiaj w tym pięknym, uroczystym dniu słyszymy poruszające słowa. Jezus udaje się właściwie do krainy pogan, mocno na północ, prawie już na ziemię syryjsko-fenicką, i tam spotyka kobietę, która przybiega do Niego ze swoją biedą, ze swoim z tragedią, z dramatem, a mianowicie, jak słyszeliśmy, jej córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Bardzo trudne doświadczenie. I pewnie obok dramatu tej córki, dramat także matki, bo widząc cierpiące dziecko, nie może jej pomóc. Jest bezradna, bezsilna wobec tego doświadczenia. I co robi? Biegnie i woła do Jezusa. Wyznaje wiarę: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córeczka potrzebuje Twojej pomocy. Woła, chociaż nie należy do narodu wybranego. Woła, bo słyszała, że Jezus jest tym, na którego Żydzi czekali. I Jezus, który wobec tego wołania nie jest obojętny, chociaż na początku trochę jakby chciał tą kobietę jakby pobudzić do zastanowienia, ale ona jest bez tutaj... Woła i woła, bo mocno wierzy, że Jezus może zmienić jej dramatyczną sytuację. I słyszymy u końca tej Ewangelii, że Jezus, poruszony wiarą tej kobiety, dokonuje uzdrowienia, uwolnienia córki. Od tej chwili ta córka była zdrowa.
Jezus, Pan nasz, Bóg jedyny, jedyny Zbawiciel, pełen dobroci i wrażliwości na ludzką biedę. Ten, który wtedy przechodził i który usłyszał wołanie tej kobiety, wierzymy, że także dzisiaj przechodzi obok nas. Wierzymy, że Jezus, Pan nasz, jest z nami także dzisiaj. Gdy był z apostołami, obiecał, że ich nie zostawi, że dzięki działaniu Ducha Świętego będzie dalej pośród nich. W inny sposób, ale prawdziwie. I ta obietnica wypełnia się. Ten Kościół piękny, odnowiony jest świadectwem tego, że Pan jest z nami, że On nie zostawia nas, że nas prowadzi, że przychodzi, że kocha, że chce być blisko nas i naszych spraw, że to, co my przeżywamy, nie jest dla Niego nieważne. Ta świątynia jest świadectwem, że w naszym życiu, siostry i bracia, nie jesteśmy sami, bo w tej świątyni jest nasz Pan. Przypomina nam o tym wieczna lampka. Czerwona lampka jest właśnie po to, żeby nam przypomnieć, Jezus, Pan nasz, jest z nami. Cały ten Kościół jest wielkim przypomnieniem, że Bóg zamieszkał wśród swojego ludu, że jest blisko. Siostry i bracia, ten piękny Kościół średniowieczny, odnawiany przez lata, jest znakiem wiary tych, którzy mieszkali i mieszkają w Ostrzeszowie. Dzisiaj chcemy wspominać tych, którzy mocno wierzyli w Pana Boga. Dlatego ten Kościół zbudowali. Zbudowali go w 1353 roku. Chcemy dzisiaj o nich pamiętać. Chcemy ich wspominać, Bogu za nich dziękować. Za nich i za ich wiarę. I chcemy przywołać tych wszystkich, którzy tutaj przez wieki modlili się w tym Kościele. Tych, którzy się o ten Kościół troszczyli, którzy upiększali go, rozbudowywali, bo przecież początkowo nie był tak wielki jak teraz, rozbudowywali go, upiększali, którzy ułożyli tutaj swoje środki, żeby ten dom był godny, żeby był piękny, żeby chwała Boża mogła tutaj rozbłyskać. Dziękujemy dzisiaj za nich, ale dziękujemy przede wszystkim nie tylko za to, że zostawili nam piękne mury, ale w tych murach, w tych malowidłach widzimy przecież świadectwo ich wiary. Przez te zewnętrzne znaki możemy odkryć, że Pan Bóg był dla nich kimś ważnym, że ułożyli na budowę, rozbudowę tego kościoła, bo to miejsce było dla nich ważne. Było miejscem, które przypominało, że Bóg jest. Było miejscem, gdzie mogli Boga uwielbiać i było miejscem, gdzie mogli zanosić wszystkie swoje sprawy. Siostry i bracia, dzisiaj wspominamy tę historię tych wszystkich, którzy tu byli, także tych, którzy odnowili ten Kościół 400 lat temu po pożarze w 1622 roku, kiedy podczas burzy piorun uderzył w nawę, ogień zniszczył wieżę, dach, gotyckie sklepienie murowane się zapadło, odbudowano dach, wieżę, podniebienie dano z drewna w kształcie łuku i w 1623 roku na nowo konsekrowano ten kościół, czyli oddano go Panu Bogu. Oddano ten budynek, aby mógł służyć na większą Bożą chwałę i na nic innego, bo konsekracja to oddzielenie od użytku świeckiego i oddanie tylko na Bożą chwałę.
Dzisiaj wspominamy tych, którzy byli przed wami, drodzy parafianie, drodzy mieszkańcy Ostrzeszowa, którzy się tutaj modlili. To piękne dziedzictwo. Chcemy o tym pamiętać. Chcemy z szacunkiem do tego wracać. Ale też chciałbym zaprosić, żebyście to dziedzictwo podjęli. I żebyście to dziedzictwo piękne rozwijali dalej. I żeby ten Kościół był dla was dalej znakiem, że Pan jest, że jest z nami, że Jezus, Pan nasz, nas nie zostawia. Żeby ten Kościół był dla was miejscem spotkania, bycia razem. Bo Kościół to miejsce, w którym doświadczamy, że w naszej wierze nie jesteśmy sami. Że idziemy we wspólnocie z naszymi braćmi i siostrami. Że razem przychodzimy, wyznajemy jedną wiarę. Razem się modlimy, razem zanosimy ważne sprawy. Ale też razem, dotknięci Bożą łaską, doświadczywszy tutaj wspólnoty, wychodzimy z tego Kościoła i możemy na siebie liczyć. I razem się wspieramy także, gdy jesteśmy poza tym Kościołem. Dlatego to miejsce jest takie ważne. Troszczcie się o to miejsce. Ale bardzo chciałbym zaprosić, żeby w to miejsce często spoglądać. Żeby przypominać sobie, Pan jest z nami. Pan jest blisko, Pan prowadzi, Pan nie zostawia nas samych. To miejsce, drodzy, jest miejscem chwały Bożej, ale jest dla nas ważne, bo jest miejscem umocnienia, bo jest także miejscem nadziei. W tych naszych dolach i niedolach, jakże to ważne, żeby mieć głębokie przekonanie, że nie jestem sam, że Pan jest, że prowadzi, że czuwa, że mogę na Niego liczyć, że mogę tu przyjść i jak ta kobieta z dzisiejszej Ewangelii wyjawnić wszystko, co przeżywam, co mnie dotyka, szczególnie to, z czym sam nie daję rady. Niech to miejsce, o które dbacie, drodzy, żeby wyglądało tak pięknie i godnie. Chciałbym bardzo podziękować za tą troskę o to miejsce i księdzu proboszczowi, i wam, drodzy, za to, że dzisiaj możemy modlić się w tak pięknym kościele. Dziękuję. Ale piękny kościół, mury i piękne malowidła zawsze są zaproszeniem do modlitwy. Niech ten Kościół będzie miejscem pięknej modlitwy. Niech będzie zawsze nas dużo, tak jak dzisiaj. Ale też zadbajmy, żeby ta modlitwa była piękna, głęboka, taka szczera i z wiarą zanoszona. Dzisiaj dokonamy też niecodziennego obrzędu, obrzędu konsekracji tego ołtarza. On już, jak wspomniał ksiądz proboszcz, kilkanaście lat towarzyszy waszej wspólnocie. Ale dzisiaj chcemy dopełnić oddanie tego kamienia na wyłączną służbę Bożą. Konsekracja to znaczy tylko dla Boga. Nikt inny nie ma prawa do tego miejsca, do tego kamienia. Ołtarz jest szczególny w Kościele, szczególnym miejscem w Kościele. Jest znakiem Chrystusa. Jest poświęcony samemu Bogu. W obrzędach, które dzisiaj, z których będziemy dzisiaj się modlić, czytamy, z natury swojej ołtarz jest poświęcony samemu Bogu. Gdyż ofiarę eucharystyczną składa się samemu Bogu. W takim znaczeniu należy rozumieć zwyczaj Kościoła poświęcania ołtarzy Bogu dla uczczenia świętych. Wyraził to trafnie święty Augustyn. Ołtarze wznosimy ku męczennikowi. Wznosimy nie
męczennikowi, lecz samemu Bogu męczenników, chociaż na grobach męczenników. Waszym modlitwom w szczególny sposób będą towarzyszyć relikwie świętego Maksymiliana. Wierzymy, że w tej modlitwie, która tu się dzieje wokół tego ołtarza, ten święty męczennik będzie wam towarzyszył. Ołtarz jest tak ważny w Kościele, bo tu się dokonuje najważniejsze wydarzenie naszej wiary. Bo przecież na ołtarzu uobecnia się ofiara Jezusa Chrystusa, który oddaje siebie Bogu Ojcu w ofierze za nas, za nasze grzechy, dla naszego zbawienia. Ofiara krzyża dzieje się na ołtarzu w czasie każdej Eucharystii. To jest największe wydarzenie, które nas wszystkich dotyczy, dzięki któremu otrzymujemy życie. Ołtarz jest dla nas tak ważny, bo tutaj przychodzimy, aby karmić się Chrystusem, bo Chrystus oddaje siebie i zostaje z nami w Eucharystii. To z ołtarza bierzemy chleb, którym się dzielimy, aby się wzmocnić, aby potem wrócić do naszych domów jakoś umocnieni. Ale też ołtarz jest miejscem, gdzie wspólnota gromadzi się razem, gdzie razem wołamy do Boga, gdzie możemy doświadczyć, że nie jesteśmy sami. W tych obrzędach, w których dzisiaj się modlimy, czytamy: ołtarz chrześcijański z natury swojej jest szczególnym stołem ofiary i uczty paschalnej, szczególnym ołtarzem, na którym na wieki w sposób mistyczny uobecnia się ofiara krzyża aż do przyjścia Chrystusa. Stołem, przy którym gromadzą się dzieci Kościoła, aby składać dziękczynienie Bogu oraz przyjmować ciało i krew Chrystusa. We wszystkich więc kościołach ołtarz jest ośrodkiem dziękczynienia, które dokonuje się przez Eucharystię i wokół którego sprawuje się wszystkie inne obrzędy Kościoła. Ponieważ przy ołtarzu czci się pamiątkę Pana i rozdziela wiernym Jego ciało i krew, pisarze Kościoła widzieli w ołtarzu znak samego Chrystusa. Stąd też wywodzi się twierdzenie: ołtarz jest Chrystusem. Bardzo pięknie tę niezwykłą prawdę wyrażają obrzędy, które dzisiaj, za chwilę, których będziemy uczestnikami. Są cztery gesty szczególne, a mianowicie pierwszy, namaszczenie ołtarza. Przez namaszczenie krzyżmem ołtarz staje się symbolem Chrystusa, który przed wszystkim stał się namaszczony i tak jest nazwany. Namaszczenie to znaczy oddanie całkowicie Bogu. Ten ołtarz jest wyłączony z innego użytku, tylko dla Pana Boga. Drugi znak, kadzidło, spala się na ołtarzu, aby ukazać, że ofiara Chrystusa, która w tym misterium wciąż się uobecnia, wznosi się do Boga jak miła woń. Ma to również wyrazić myśl, że modlitwy wiernych, pełne błagań i wdzięczności, docierają do tronu Boga. Kadzidło, czyli nasza wspólna modlitwa, nasze wspólne wołanie, to takie bardzo ważne, że przed ołtarzem nie jestem sam. Spotyka się ze mną i modli się cały Kościół. W mojej drodze do Boga i w moim wołaniu bracia i siostry orędują za mnie i razem ze mną. Czwarty znak, symbol, to nakrycie ołtarza. Wskazuje, że ołtarz chrześcijański jest miejscem ofiary eucharystycznej oraz stołem pańskim. Dookoła niego stają kapłani wierni i przez tę samą czynność, choć spełniają różne funkcje, sprawują pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz spożywają wieczerzę pańską. Dlatego ołtarz jako stół uczty
ofiarnej odpowiednio się przygotowuje i uroczyście przyozdabia. Oznacza to wyraźnie, że ołtarz jest stołem Pana, do którego wszyscy wierni przychodzą z radością, by się posilić Bożym pokarmem. Jesteśmy razem i przy ołtarzu doznajemy umocnienia. Chrystus posila nas sobą, chlebem eucharystycznym. I jest jeszcze czwarty symbol, oświetlenie ołtarza. Przypomina, że Chrystus jest światłem na oświecenie pogan, którego blaskiem jaśnieje Kościół, a dzięki niemu cała rodzina ludzka. Chrystus jest tym, który rozświetla mroki naszego życia, który nas prowadzi, który pokazuje nam drogę. Przychodzimy tutaj, aby być blisko Niego, aby umocnić się, a także by Jego słuchać, by pokazał nam, jaką drogą mamy iść, gdy wrócimy do naszych domów. Siostry i bracia, jesteśmy dzisiaj razem, żeby świętować. Wspominajmy tych, którzy byli. Cieszmy się tym dziedzictwem i prośmy dobrego Boga, ufając, że On tu zawsze był, jest i będzie, żeby nas prowadził, żeby wszedł także w nasze dzisiejsze sprawy, tak jak wspierał, jak prowadził, jak błogosławił przez wieki. Ufamy, że i dzisiaj nas nie zostawi. Dzisiaj i tych, którzy będą po nas. Bo przecież ufamy, że dzieje tego Kościoła nie kończą się. Jesteśmy jakimś ogniwem łańcucha historii. Wierzymy, że Pan, który pochylił się nad tą kobietą wołającą w swojej bezradności, pochyla się dzisiaj nad nami. W ten uroczysty dzień wołajmy i prośmy, żeby dobry Bóg był dalej, żeby prowadził, umacniał, wspierał i błogosławił. Niech to wspólne świętowanie będzie umocnieniem. Niech poruszy nasze serca, byśmy z nadzieją ruszyli na to wszystko, co przed nami. Tego serca każdemu życzę. Amen.